Ponad 3000 podpisów mieszkańców do tej pory udało się zebrać do petycji w sprawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w 6 gminach powiatu sandomierskiego. Przypomnijmy, że zagrożenie wystąpienia powodzi na mapach dotyczących tego regionu uwzględniono na terenie gminy Sandomierz, Samborzec, Łoniów, Dwie Kozy oraz Koprzywnica i Zawichost. Jedną z konsekwencji dla tego obszaru jest częściowe wyłączenie z możliwości dalszej zabudowy, a co za tym idzie, również brak nowych inwestycji i powolne wyludnienie poszczególnych gmin. Jak twierdzą samorządowcy, którzy dziś spotkali się po raz kolejny w starostwie powiatowym w Sandomierzu, opracowane przez Wody Polskie mapy przyczynią się do zahamowania rozwoju. Trzeba pamiętać też, że praktycznie też lewa brzegorzeczna część Sandomierza, aż pod Pieprzówki, czyli całe Błonia, ulica Przemysłowa, jest również jakby uwzględniona w tych mapach terenem zalewowym i też tam będą problemy z inwestycją, tak jak na całym prawobrzeżnym Sandomierzu, gdzie każda inwestycja będzie musiała być uzgadniana nowa z Wodami Polskimi, a w przypadku posiadania takich warunków zabudowy trzeba będzie uzyskać operat wodnoprawny i też zgodę wodnoprawną, która może przekreślać całą inwestycję. Mój kolega, który na ulicy Sieleckiej buduje dom, uzyskał warunki zabudowy, w tym roku już niestety musi uzyskać zgodę wodnoprawną, wiąże się to z dodatkowymi kosztami, czyli z operatem wodnoprawnym, a ta na podstawie tego operatu może nie uzyskać takiej zgody wodnoprawnej i cała inwestycja jest praktycznie do kosza i stracił dosyć dużo pieniędzy i nie będzie się mógł budować na tych terenach. Witold Surowiec, wójt Samborca, zwrócił uwagę na to, że aktualne mapy hamują nie tylko rozwój budownictwa jednorodzinnego, ale również planowane inwestycje w gminie. Jedną z nich była budowa garażu dla OSP w Zawierzbiu. Dla niektórych ludzi to jest dramat, zwłaszcza młodych ludzi, którzy chcieli się rozwijać, budowali chłodnie, przechowalnie, nagle chcą budować domy, czy odwrotnie i nie mają takiej możliwości. Nawet my jako gmina chcieliśmy wbudować garaż przy świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierzbiu, nie dostaliśmy pozwolenia od Wód Polskich. Opinia jest negatywna, będziemy się odwoływać oczywiście, ale tak jest niestety. Tak samo są szkoły. Chcieliśmy na boisku wielosportowym zrobić takie zadaszenie. Też pewnie będzie problem uzyskać to pozwolenie. Po prostu z czasem dojdzie do tego, że szkoły będą chyba likwidowane i tak dalej, i tak dalej. Ludzie wysiedlani, do tego chyba to zmienia. Samorządowcy zwracają także uwagę na to, że brak nowych inwestorów w gminach odbije się również na finansach tych gmin. W gminie Łoniów pod znakiem zapytania stoi kilka poważnych inwestycji. Na pewno oznacza to spadek dochodów, prawda, w związku z podatkami, ponieważ są dwa duże zakłady produkcyjne. Jeden jest w tej chwili, planuje rozbudowę, drugi też jest już złożona. Odnośnie jednego to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego aktualny, więc myślę, że tutaj są te dokumenty procedowane przez starostów na dzień dzisiejszy odnośnie tej rozbudowy. Drugi zakład jest na terenie, gdzie nie ma obowiązującego planu, czyli ustalane są warunki zabudowy i taki wniosek do nas wpłynął. W tej chwili jest opracowany projekt decyzji i będzie uzgadniany. Też tam chodzi o rozbudowę tego zakładu produkcyjnego odnośnie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Proszę powiedzieć, co te mapy zagrożenia powodziowego oznaczają dla mieszkańców gminy Łoniu? Na pewno ograniczenia własności, że nie mogą się, prawda, mieszkańcy tutaj rozwijać, nie mogą budować nowych zagród, nowych budynków mieszkalnych. Przy dostosowaniu do przepisów obowiązujących, to też się z ograniczeniami to wiąże, dlatego że muszą podwyższać swoje działki, z czym się wiążą koszty na pewno, prawda, dodatkowe jakieś dokumentacje, opracowywanie. Wiadomo, że mieszkańcy ci, ja myślę, że do tej pory też mieli taką wiedzę, że są to tereny zalewowe, ponieważ one do tej pory też były terenami zalewowymi. Podobnie jak większość samorządowców, poseł Marek Kwitek uważa, że należy zawalczyć o szybszą aktualizację opracowanych map. Przede wszystkim to, żeby uzyskać akceptację czy zgodę od pana premiera, a w sumie od ministra infrastruktury, żeby doszło do wcześniejszej aktualizacji tychże map, nie czekać 6 lat, tak jak wynika to z prawa. Z racji tego, że przez ten okres aktualizacji zostaną wykonane potężne inwestycje przeciwpowodziowe, między innymi właśnie
dotyczące samego Sandomierza, gminy Samborzec, ale to również jest i Łęki, i San, i przecież były również wzmacniane wały, a to nie jest w tych mapach uwzględnione. I dla mnie jest na dzień dzisiejszy takie, że na pewno bezpieczeństwo mieszkańców tychże obszarów gmin nadwiślańskiej, w Górnej Wiśle, Zlewni, Sandomierz wzrosło i trzeba po prostu uzyskać, bo nie można tyle czasu czekać, by ewentualnie miało to wpływ na kwestię dalszego rozwoju tychże gminy. Starosta sandomierski Marcin Piwnik zauważył natomiast, że stanowisko dotyczące map ryzyka powodziowego przyjęte w większości gmin powiatu nie ma w zamiarach negowania opracowanych map. Jak dodaje starosta, wyjściem z obecnej sytuacji mogą być kolejne inwestycje przeciwpowodziowe lub rezygnacja z programu Natura 2000. Jeżeli w tym momencie wiele jest dyskusji, które nas odsyła do roku 2010, dlaczego tak ta tragedia miała miejsce, to też popatrzmy na przyczyny. Dlaczego nie wraca się do tego, aby koryto rzeki Wisły było pogłębiane? Dlaczego się do tego nie wraca, aby Natura 2000, która ogranicza możliwość usuwania zakrzaczeń w międzywalu, obowiązuje? Jeżeli w tym momencie te mapy są tak restrykcyjne, bo stwarzają, mają chronić przed powodzią mieszkańców, to róbmy wszystko, aby tej powodzi nie było, czyli wycinajmy w międzywalu zakrzaczenia, pogłębiajmy rzekę Wisłę, koryto tej rzeki, wały mamy umacniane, więc może zamiast pomysłu z polderami, zróbmy te rzeczy, które mają realny wpływ na to, że woda jest się spiętrza i to zagrożenie powodziowe jest wyższe. Zbiórka podpisów mieszkańców w związku z petycją o szybszą aktualizację map potrwa do końca tego tygodnia. Delegacja samorządowców ze stanowiskiem i petycją wybierze się również do premiera Mateusza Morawieckiego. Takie spotkanie ma zostać zorganizowane natomiast do końca marca. Katarzyna Kaszluga, Telewizja STV.